poniedziałek 19 listopada podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kadencji 2018-2023 ślubowanie złożyli nowi radni wyłonieni w drodze wyborów 21 października. Pan Zieliński, właściwie się mówię, że w pełni istnienie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to pomoże. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa dolnośląskiego podczas sesji radni dokonali także wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczącym został Andrzej Jaroch z PiS, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Kretkowski i Marek Obrębalski i Jerzy Pokój. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie przewodnicząca Monika Włodarczyk, członkowie Jacek Iwancz, Grzegorz Macko, Damian Mrozek i Patryk Wild. Po przeliczeniu głosów stwierdza się, że rozdano 36 kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 36 radnych. Głosów ważnych oddano 36, głosów nieważnych oddano 0. Stosunek głosów w sprawie wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przedstawia się następująco. Pan Andrzej Jaroch uzyskał 21 głosów za, pani Iwona Krawczyk uzyskała 15 głosów za, wstrzymało się 0 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego został wybrany pan Andrzej Jaroch. Z wielkim honorem i zaszczytem przyjmuję ten werdykt. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy już w głosowaniu mogli zaufać mi, a do tej części koleżanek i kolegów, którzy na razie głosowali przeciw, wybierając swojego kandydata, chciałem powiedzieć, że przyjmując w całości tą romantyczną inwokację pana przewodniczącego seniora. A konsekwencją tego jest właśnie postawa służby. Na tym moim stanowisku służba to oznacza wszystkim, którzy reprezentują mandat wyborców, czyli tym, którym mam służyć, wyborców wspólnoty samorządowej województwa dolnośląskiego. Jest to wielki honor, wielki zaszczyt, jak powiedziałem, ale równocześnie zobowiązanie, które też zdefiniowałem, równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich mandatów. Moim zadaniem jest organizacja i prowadzenie pracy sejmiku, organizacja pracy wszystkich radnych. Zdaję sobie sprawę, że zaczynamy tą kadencję szóstą nie tylko pod znakiem tego wielkiego wspomnienia stulecia odzyskania niepodległości, ale ten cud to wskrzeszenie naszej ojczyzny na tym terenie naszej obecnej małej ojczyzny nie było, nie sięgało przyczyny. 73 lata już nasi ojcowie, dziadowie, członkowie poprzednich pokoleń, tej samej wspólnoty, której teraz służymy, dali dowód i osiągnęli wielkie zwycięstwo narodu, który przejął razem z macierzą, która powróciła tę ziemię. I mam nadzieję, że już może nie my, ale niedługo będą nasi następcy obchodzić stulecie powrotu niepodległości Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej na tę ziemię. Sądzę, że to trzeba na początku tej kadencji wspomnieć, mając na względzie ten znak czasu, jakim jest. Są wielkie obchody stulecia tamtej niepodległości. Szanowni Państwo, zdaję sobie też sprawę, jakie to zobowiązanie, no, jakie nowe wyzwania
konieczności szybkiej, sprawnej pracy dla państwa, dla naszych wyborców. Jest nowa ustawa, jest wiele rozstrzygnięć, które, jak sądzę, nie będzie mieć na sprzeczności, umacniają tutaj lokalną demokrację. Będziecie państwo mogli mieć możliwość wprowadzania w każdej sesji punktu obrad, któremu chcielibyście poświęcić czas. Będziecie państwo mieli zupełnie nadzwyczajne w stosunku do obecnych możliwości prowadzenia kontroli wszystkich organów i jednostek województwa samorządowego. Do tego są potrzebne też warunki, zdaję sobie z tego sprawę. Pamiętam z poprzednich okresów, innych kadencji, na przykład nierozwiązywany problem parkowania, który też powraca, pewnie powróci w tej kadencji, być może coś w tej sprawie uda się zrobić. Sądzę, że pomieszczenia i miejsce pracy dla radnych w tej chwili w związku z tymi nowymi obowiązkami też powinno być lepiej uzbrojone i więcej to powinno być na terenie tego sejmiku, który będzie pracował w tej szóstej kadencji. Obiecuję państwu, że dołożę wszelkich starań, żeby jak najwięcej w tym zakresie osiągnąć. Dołączam się też do już padających tu życzeń, bo od tego trzeba pana wojewodę, który tak cierpliwie dzisiaj nam towarzyszy, chciałem zapewnić, że jestem rzecznikiem konieczności współpracy władz publicznych, tych części, które reprezentuje pan wojewoda, czyli władzy państwowej, rządowej, jak i tej drugiej niezbędnej w naszym porządku konstytucyjnym, władzy samorządowej. Deklaruję pełną gotowość do współpracy i liczę na to, że będzie w drugą stronę też chęci, dobra wola, to co do tego jestem pewien. Szanowni państwo, te życzenia, które padały, czyli tych sukcesów, tych zdobyczy w rozwoju, w więzi, przecież ustawa właśnie podkreśla teraz w pierwszym punkcie tego prawa, które opisuje obowiązki radnych, to właśnie utrzymywanie, umacnianie więzi z tymi, którzy nas wybrali. Żeby te więzi się umacniały, rosły i rozwijały, no potrzebna jest nie tylko dobra współpraca, potrzebne jest zaufanie, kryterium prawne, kryterium sprawiedliwości, to wszystko, co w realnych relacjach osoby z osobą decyduje, tak też będzie decydowało w największym stopniu tutaj na terenie tego organu władzy samorządowej wojewódzkiej, do jakiego dzisiaj otrzymaliśmy mandat. Radni zdecydowali również o wyborze nowego 5-osobowego zarządu województwa. Na jego czele pozostaje pełniący tę funkcję od blisko 5 lat marszałek Cezary Przybylski. Funkcję wicemarszałków objęli Marcin Krzyżanowski i Marcin Gwóźdź z Prawa i Sprawiedliwości, a członkami zarządu zostali Michał Bobowiec i Tymoteusz Myrda z bezpartyjnych samorządowców.